O jest! Jedyna rzecz, jaką kupiłam na wyprzedażach online. Online. Zaraz wam pokażę, co to jest. No proszę, muszę przyznać, że pudełko też niczego sobie. Fajne. Więc zrobię z wami open box, to znaczy, no dobra, już jest otwarty. Może niekoniecznie do leggingsów, ale prezentują się super. Bardzo mi się podobają. Cześć wam, pokażę wam, co kupiłam dzisiaj na markecie, ale będzie haul, także spokojnie. Po pierwsze kupiłam ogrodniczki. Co najfajniejsze, to są nowe spodnie. Oczywiście nowe, ale stare, bo to są spodnie vintage, tylko nieużywane. A co najfajniejsze, to musiałam je podwinąć, są takie długie. A to nie zdarza się często, że muszę podwijać spodnie. Kolejne nowe, ale stare spodnie to są Levisy. Levisy się nazywa Mom Jeans teraz, takie z wysokim stanem. Tutaj, co fajne, to też długość nogawki jest 34, czyli akurat dla mnie. Powiem, że wszędzie w sklepach są fajne te Mom Jeansy, ale są tak krótkie. I za te zapłaciłam dychę, za te 7 euro i dostałam gratis sukienkę. Kupiłam jeszcze militarną, ala militarną kurtkę i taką chustę. A teraz to wszystko idzie do prania. Mam bardzo zakupowy dzień. Chyba cały tydzień jest taki zakupowy. Tutaj przyszedł do nas silnik do odkurzacza, więc mam nadzieję, że zadziała, jak go wymienimy. Oprócz silnika doszło do mnie jeszcze nasze zamówienie z AliExpress. To było zamawiane początkiem listopada, tak. A jak już wam pokazuję moje zakupy, to pojadę na całość i pokażę wam to, co kupiłam wczoraj na promocjach w Hemie. U nas w Peskarze są promocje w Hemie, ale nie ma ani jednego wieszaka z rzeczami z krótkim rękawem, to znaczy z koszulkami, ani sukienkami, nic z krótkim rękawem po prostu nie. My wczoraj, korzystając z tego, że byliśmy i tak u dentysty poza miastem, to wybraliśmy się do dużego centrum handlowego, tam jest H&M i tam znalazłam dwie koszulki, zaraz wam je pokażę. I tak wygląda pierwsza koszulka, ona jest z tej serii Conscious, jest L-ką, ale jest taką okej L-ką jak dla mnie. Druga koszulka, to już jest M-ka, to jest zwykły bawełniany podkoszulek, kosztował mnie on 4 euro, a tamta poprzednia 5. Cześć wam, nowy film się ładuje na wieczór, a jeszcze godzina, a potem jeszcze muszę go przetłumaczyć. Będzie wieczorem dostępny. Dzień dobry moi drodzy, ja się wybieram dzisiaj na miasto, mam do załatwienia kilka spraw, ale tak sobie pomyślałam, że wam coś wytłumaczę. Teraz jest godzina 1:30, więc wszystkie dzieciaki wychodzą ze szkoły. Możecie ich tu gdzieś widzieć po drodze. Niech was nie zmyli mój szalik, bo jest ciepło. Ale jak już robię ten tydzień taki zakupowy, to chciałam wam powiedzieć kilka może cennych dla was informacji na temat wyprzedaży i kupowania we Włoszech właśnie. Kupując w sklepach włoskich, należy pamiętać, że rozmiarówka włoska jest inna od tej naszej europejskiej. Trzeba dodać dwa numery. Czyli przykładowo, osoby posiadające rozmiar 36 muszą szukać 40. 38, 42 i tak dalej, i tak dalej. A jeżeli wybieracie się do Włoch na promocję kupić coś, to zobaczcie może lepiej na stronie internetowej wcześniej, kiedy promocje w danym regionie zaczynają. Bo jest to regulowane wszystko przez województwa i w każdym województwie może to wyglądać troszeczkę inaczej. I w tym roku wszystkie województwa zaczęły promocje zimowe 5 stycznia. Ale czas trwania takiej promocji jest bardzo różny i tak na przykład w Abruzzo jest 60 dni od 5 stycznia, a gdzie indziej 28 lutego, a gdzie indziej nawet w marcu. I to samo dotyczy przecen letnich. Praktycznie wszystkie chyba zaczynają się 1 lipca, ale kończą się w zupełnie innych terminach. Więc to, co ja wam polecam, to po prostu wpisać w Google promocje letnie albo zimowe i dany region i rok, koniecznie rok. I wtedy wyjdą wam konkretne daty, kiedy te promocje są i kiedy się kończą. I do tego jeszcze dopiszcie miasto albo region, który was interesuje.
A jeszcze w woli wyjaśnienia dodam, że ta rozmiarówka, o której Wam mówiłam, działa tylko i wyłącznie na sklepy włoskie, a nie na sklepy, które są we Włoszech, czyli przykładowo Zara, czy H&M, czy jakakolwiek inna sieciówka, która jest we Włoszech, a nie jest włoska, ma już normalne rozmiary. No i dupa, słuchajcie, nie jesteśmy w stanie zdjąć tego z silnika, więc na razie odkurzacz stoi. Jak macie jakieś sposoby, to dajcie znać. Wczoraj miałam bardzo fajną rozmowę z jedną z widzek i ona skłoniła mnie troszeczkę, żeby Wam wytłumaczyć pewną rzecz. Włochy, mimo że są w Unii Europejskiej, to wierzcie mi, rządzą się swoimi prawami. Jak już Wam opowiadam o zakupach, to chciałabym nawiązać do tego i wytłumaczyć Wam, dlaczego we Włoszech opłaca się kupować rzeczy przez internet, a nie w sklepach. Jest tutaj takie dziwne prawo, że jeżeli kupicie coś przez internet, to macie prawo zwrócenia tego do 14 dni. Jeżeli kupicie coś w sklepie... Ja pamiętam, jak my kupowaliśmy aparat mój taki do vlogowania i całe szczęście, że kupiliśmy go przez internet. To znaczy zamówiliśmy przez internet, ale był do odebrania normalnie stacjonarnie w sklepie. Wiecie, kupując aparat nie miałam zielonego pojęcia, że może być taka drastyczna różnica. I ten aparat, który kupiłam, był cholernie kiepski, robił straszne filmy. I mimo tego, że był odebrany i zapłacony w sklepie, to był zamówiony przez internet i dzięki temu mogliśmy go zwrócić i sklep zwrócił nam pieniądze. Ale chcę Wam jeszcze opowiedzieć drugi przypadek, który nam się zdarzył i on już nie jest taki różowy jak ten pierwszy. Ja już Wam kiedyś mówiłam, że we Włoszech jest straszna lipa z internetem i my, mimo że korzystamy z tego teoretycznie najlepszego, najfajniejszego, to i tak się strasznie zacina. I dlatego chcieliśmy zmienić naszego dostawcę, no bo po co płacić nie wiadomo ile za internet, który jest taki sobie. Z Lorenzo przejrzał wszystkie oferty internetowe, wybraliśmy jedną i pojechaliśmy do sklepu, tak żeby wiecie, żeby było po prostu szybciej niż zamówienie przez internet. Gdybyśmy to zamówili jednak przez internet, to było pewne, że nie musielibyśmy płacić jakiejś kwoty od przełączenia z jednej sieci na drugą. Będąc na miejscu w sklepie, Lorenzo trzy razy zapytał się sprzedawczyni, czy my będziemy musieli zapłacić tą kwotę. I przeurocza pani ekspedientka trzy razy powiedziała, nie trzeba nic płacić. Więc podpisaliśmy wszystkie dokumenty, przyjechaliśmy do domu. A i powiedziała tylko, że po kilku dniach przyjdzie SMS, kiedy się przełączamy. I słuchajcie, po dwóch dniach przychodzi SMS, że mamy do zapłacenia prawie 200 zł za przełączenie, dodatkowych kosztów. Gdybyśmy podpisali umowę przez internet, to moglibyśmy bez problemu rozwiązać umowę w razie co i nie musielibyśmy płacić tych dodatkowych kosztów. Ale że zrobiliśmy to w sklepie, na miejscu, nie możemy rozwiązać już umowy, czyli tak czy tak musimy zapłacić. Więc uczcie się na naszych błędach, jeżeli kupujecie coś we Włoszech, to radzę Wam zrobić to przez internet. Słuchajcie, chciałabym Wam jeszcze opowiedzieć o jednej rzeczy, o której rozmawialiśmy z Lorenzo odnośnie zakupów we Włoszech, bo to też może Wam się wydać interesujące. Lore często kupował koszule i miał swoją sprawdzoną markę koszul, made in Italy oczywiście, włoska firma, która robiła przepiękne koszule. I pamiętam, nie tak dawno temu, bo chyba jakieś może 2 lata temu, poszliśmy kupić kolejne koszule właśnie z tej firmy i co się okazało? To ta sama firma, te same ceny, ale koszule już nie made in Italy, ale made in China. No więc cóż było robić? Wyszliśmy z pustymi rękami, bardzo zawiedzeni. Ale jakość, no było czuć dużo gorszą jakość, więc uważajcie na to.